No i cześć, witajcie, obcym, witajcie i... Po prostu jestem Rafpad, witajcie. Witajcie w cyklu Mokre Gacie. Ja mam świeże majty, jestem po kąpaniu, świeżutkie majteczki, więc mam nadzieję, że ich nie zmoczę dzisiaj. Dywan jest też suchy. No i co, jedziemy i teraz w sumie co? No schodzimy, tak? Kurde, poczekajcie, bo... A nie, w sumie mam tutaj. Trochę ściszymy. Bo za głośno. Budujemy wszechświaty. Czas się rozerwać. Po obejrzeniu najnowszego trailera Władcy Pierścieni od Amazonu. Chociaż nie, no przyznaję, nie wiem jak tam wy. Czekajcie, lepsze oświetlenie dam. Teraz jest lepiej, okej. Okay. Nie wiem jak wy. Ja ogólnie nie jestem jakiś mega fanem. Nie czytałem wszystkich dzieł Tolkiena. Szczerze powiedziawszy, mam prawie wszystkie książki w różnych wersjach, w twardych prawach. A przeczytałem tylko na razie trylogię i Hobbita. Próbowałem Silmarilliona, ale po 80 stronach odpadłem, naprawdę. Jeszcze na ten moment mój, że tak powiem, życiowy jest dla mnie za ciężki. I nie jestem jakiś tam mega fanem, natomiast jestem jakimś fanem i lubię na przykład oglądać różne kanały na YouTubie polskie, jak opowiadają z historii Tolkiena, Władcy Pierścieni, co, kto, dlaczego i tak dalej. I tak sobie oglądam ten trailer. Jest też taki kanał Rembajłe, taki łysy z brodą. Tak trochę prześmiewczo tak mówisz, takim... Widać, że ma większą wiedzę ode mnie znacznie. Ma dużą wiedzę na temat Tolkiena, więc się może wypowiadać. O, osiągnięcie, konsultacja, jej! I też przyznaję, że zwiastun muzycznie wygląda, brzmi spoko. Wizualnie, w sensie efekty specjalne tych lokacji, takich krajobrazowych jest spoko. Tak jak też na Rembajłu, widać na co finanse poszły. Ale właśnie. Wingland Yutani are in control of Apollo now. It's refusing to lift the lockdown. It says there's something up with the reactor. You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. Sens badary tak. No ale zabrakło na resztę. Znaczy się tam jest dużo, nie będę tutaj cały ten odcinek bitoić, że tam dużo jest machlojek. A po prostu to jest jakaś profanacja dla mnie. Ale nie jestem zdziwiony po tym, co zobaczyłem w Netflixie. Ja Netflixa już na przykład nie tknę. Trzeciego sezonu na bank już nie tknę. Bo już drugi mnie tak okupił i tak mnie wkurwił, że ja nie tknę tego gówna, za przeproszeniem. Nie tknę też jakichś tam pobocznych historii, co też robią. Androidy tam już, kurde. Nie jestem zdziwiony po kole czasu. Znaczy, kole czasu nie oglądałem, bo chcę najpierw przeczytać, ale jak moja kobita oglądała, to co wchodziłem, to ja miałem wrażenie, że na Bollywood ogląda. Bo co wchodziłem, to sceny z Turkami. Więc ja już nie mam nadziei na ten serial. Nie wiem jak go obejrzeć, żeby nie wspierać. Amunicja, ja nie wziąłem. Boże, jestem debil, nie? Czyli jeżeli tu jest amunicja... Jeżeli tu jest amunicja, to znaczy... Że ja tam mogłem zabrać tę amunicję, tę broń. Aktywuj tramwaj? Mam nadzieję, że to jest koniec gry, bo... Ale dobra, no to w sumie... A, w sumie, gdzie ja to specjalnie zrobiłem dla was. Takie wyzwanie. Przejść koniec gry... Do końca gry przechodzę bez broni. Ja lubię takie utrudnienie.
Tak więc ja nie mam nadziei na tą produkcję. Kurczę, no chciałbym obejrzeć, się przekonać, nie? Ale oglądając, no to wspiera się to, nie? Ale... Kurde... Wiecie, wszystko fajnie, bo Gra o Tron zapoczątkowała ten trend taki serialowy, taki porządnej jakości fantazy. Ale po prostu ja mam wrażenie, że teraz jakby powstała Gra o Tron, to byłoby to samo. To sam gniot. I w sumie teraz ten Ród Smoków ma być w sierpniu, też a propos Gry o Tron. I ja już na zwiastunie widzę, że jest totalny miscasting. Nikt tam do niczego nie pasuje, bo czytałem też książki, te poboczne. Nic tam też nie pasuje, kurde. I uważam, że będzie słabo. Moje zdanie, już koniec, pitolinia, gramy. Tam nigdzie ja tam wyjdę. Ale dobra, idźmy. Kurde, no nie mogę przeżyć to, że nie zabrałem broni, nie? Co za debil jestem. Ja jestem debil, nie? A tak sobie utrudnić grę na własne życzenie. Gdzie on pójdzie, nie? Skurde no. Że mnie nie dogonił. Tak to jest, jak się... Ja nie mogę tego przeżyć, że nie wziąłem broni, nie? Magany, no i... przecinaka jonowego, no super. Gdzie mam tu? O Jezu, mam się tam wracać? To po to biegłem? A tak wracając do Gry o Tron, to chyba się nie doczekamy zakończenia książkowego. No trudno. Ale tak w sumie klimatem Gry o Tron. Nie, co ja gadam. Klimatem obcego. Dzisiaj sobie kupiłem 4 części. Jak te kamery działają? Dzisiaj sobie kupiłem 4 części książek z cyklu Warhammera. Ze świata Warhammera, z cyklu Duchy Gaunta. A czemu o tym wspominam? Ano bo tu na początku, w pierwszym odcinku mówiłem, że zwróciłem uwagę, że scenarzystą tej gry jest Dan Abnett. No i Dan Abnett pisze cały ten cykl właśnie ze świata Warhammera, Duchy Gaunta. I jest ten cykl ogólnie, bo jeden z najgłówniejszych cyklów ze świata Warhammera, już nie wiem, który to jest, Warhammer 40,000 czy Warhammer. Jest jeden taki główny cykl, Herezja Horusa, on ma ponad 30 ileś tam tomów. W Polsce jest chyba prawie 30, czy już może ponad 30, już nie pamiętam. O, jest pani. No, i to jest taki jeden z najgłówniejszych, ale najbardziej jest polecane Duchy Gaunta właśnie. I cały ten, tam jest chyba na temat 14 polskich tomów, jest 16 książek. I cały cykl jest napisany przez Dan Abnetta, jest bardzo polecany, gdzie się nie zapytałem. Znawców z tego świata, tych książek z tego świata,
to oni wszyscy polecają właśnie cykl Duchy Gaunta. Więc jeżeli ciekawi was ten świat Warhammera, i lubicie czytać, no to polecam. Czy się... zdążyłem. Jeszcze nie czytałem. Ale zobaczymy. No mówię, wszędzie jest polecane właśnie ten cykl. Bo jest pisane właśnie przez jednego autora. Ferez i Horusa też jest Dan Abnett, ale no nie pisze całego cyklu, więc zdarzają się słabsze tomy. A wiadomo, że zawsze lepiej jak cały cykl jakikolwiek książek pisze jedna osoba, nie? Jeden autor w sensie. No. Jedna osoba, no bo wiadomo, jak na przykład z cyklem ekspansji. Jeżeli znacie taki serial, cykl ekspansji pisze dwóch autorów. James S. A. Corey się tak nazywają i to jest dwóch autorów. I co ciekawe, to są, jakby to powiedzieć, wyhodowane dzieci George R. R. Martina, czyli twórcę Gry o Tron. Znaczy się dzieci wyhodowane, jego uczniowie, no. I cały cykl ekspansji jest też właśnie napisany właśnie w tym samym stylu co Gra o Tron, czyli nie ma numeracji rozdziałów, tylko rozdział jest co bohater, powiedzmy, historii, tak jak było na przykład Tyrion, Sansa, tak samo jest w ekspansji, że każdy bohater ma swoje rozdziały. Boże, ile wam ciekawostek, teraz tak aż się rozgadałem. Może się ktoś trafi i będzie oglądać, który lubi książki to, i nie wiedział tego, co ja powiedziałem, to może go zaciekawię. Będzie mi bardzo miło. Dobra, co ja mam tu zrobić? Aha, ja klikłem? Ja ci sunę, znowu ten debil tu jest, masakra. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Jezus. Nie. Zaskoczył mnie, bo nie wiedziałem, że on tam będzie. Ale teraz już wiem. No i go nie mogę go zabić, no bo nie mam mamy. Dlaczego on nie może spłonąć? Płoń. Co tu mam tu zrobić? Znajdź wejście. Wyjście. Spitalaj, kurde, gnoju. Tam jest jakieś wyjście. Nie. Wiecie, biegam sobie, bo sobie szukam jeszcze coś. Aha, bo tu. Spadaj. Nie, no to jest wszystko, kurde, to ja muszę. Czyli mina EMP działa na niej, okej. Okay. Pod koniec gry się dowiedziałem, co działa na Android, zarąbiście. No i co? Coś włączyłem? Czyli mina EMP, no to... nie mam tego. Super! Nie wiem, co jest do odpalenia teraz. Tam jest zamknięte. Ej, może mi otworzy tam. To amunicja. No mówię, że ja zdałem dupy. A, czyli tam jest jakiś palnik. Czekajcie, nie sypujcie dalej. Okej, sobie on idzie tam. Szybko zasilanie. Nie wiem, on gdzie teraz pójdzie, czy zawróci. Boże, będę przeżywać, że broni nie wziąłem, nie? Co za gamą ze mnie.
No shit, to co ja mam tu zrobić? To jest włączone, to jest... Tam jest... Nie no, bo mam tylko dwie miny. Trzeba oszczędzać. Czyli tak, tu jest zbyt niski poziom mocy. Tam byłem i nie wiem, co zrobiłem. Tu jest zamknięte. Widzicie, ile tu naboi? A ja nie mam... Super, ja nie mam nic. Ej, czujnik. Ha, ha, ha. Teraz chyba tamten będzie, nie? Tu idzie? Odejdź ode mnie, człowieku. Androidzie. Poszła. Już. Dobra. Teraz tam powinno zadziałać coś, tak? Kurde, jak on będzie chodzić? Nie, tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. On zobaczy. Okej, okay, idzie sobie tam. Teraz tu powinien zadziałać chyba. Nie. Teraz to chyba. Jest. No. Nie wiem, gdzie on jest. Co się dzieje? What? Nie wiem, gdzie on jest. No i co? Znać wyjście... Aha, to coś na dole jest, tak? Jest, tak, na dole. Gdzie on jest? Nara. Chyba nie wejdzie za mną, co? Ja jestem. What? No i co? Dostań się do reaktora. Gdzie ten reaktor jest? Chodzi się o rdzeń. A tam było jakieś niewyjście było. A, teraz to będzie wyjście. Rozumiem, tak? A. Czyli backtracking. Gdzieś wrócimy, gdzie byliśmy już. Szkoda, że go nie mogę jakoś włączyć, nie? A tu jest ten? Zapisu? Nie. To ja jestem w tym samym miejscu? Are you kidding me?
Super. Ej, wyszedłem, kurde, w tym samym miejscu, gdzie byłem, nie? No dobra, no to tu idziemy, tak? W takim razie. O, jest punkt zapisu. Mamy 20 minut, no dobra. Dzięki, że oglądaliście, że ze mną wytrwaliście. Jak widzicie, specjalnie dla was utrudniłem sobie grę bez... Tak sobie myślę, że specjalnie, bo chyba nie, no nie zabrałem. Utrudniłem grę sobie i gram bez broni. Zarąbiście, kurde. Mam nadzieję, że dotrwam do końca. No cóż, no to dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.